Witaj, witaj w piwniczce. Witam, witam ponownie. Słuchaj. Lubię tu wpadać. No ja też. Dzisiaj premiera. Premiera, o cholera. U nas premiera jak w dobrym browarze, jak w dobrym pubie kraftowym. U nas premiera, słuchaj. I co tam masz? Co premierujesz? Zaprosiłem Cię na spróbowanie piwka pod roboczą nazwą Belgian Brown Smoked. Ale to co, z dymem w środku? Słuchaj, nie wiem czy będzie się dymiło... Puszczałeś dym do środka? Nie wiem czy będzie się dymiło po otwarciu kapsla, mam nadzieję, że nie. Natomiast tak, jest dym. Jest dym, no dobra. Belgian Brown Smoked. Ogólnie tak dym lubię. To tak naprawdę pierwsze nasze piwo z wędzonym słodem. Wiem, że lubisz bąbelki. Ha, no ba. Ale jakie drobniutkie. Zobacz, jakie. Nie, no ładna i piana też ładna. No taki powiem brown, ale taki głęboki brown jest. No, jest, jest. Jest, jest, pokażemy. O. Patrzcie, takie. Tak, nie wiem czy to dobrze widać. O. No dobra, no powiedz co o tym piwie. Skąd pomysł w ogóle na takie piwo? Słuchaj. Pomysł narodził się podczas podróży w Belgii. Byłem jakiś tam, nie wiem, 2 miesiące temu odwiedzając browary w Belgii. Poczęstowali mnie tam naprawdę fajnym, wędzonym piwem. A takim wędzonym, nie. Że kiełbasa, sery, wędzone? Nie, właśnie nie. Był to taki naprawdę sesyjne piwko, no dużo jaśniejsze niż to. Natomiast z lekkim takim wędzonym, słodowym aromatem właśnie. I tak mi zasmakowało to piwo, że postanowiłem, że musimy uważyć coś i mieć właśnie takie piwo, taki zestaw w ofercie. Ma to sens. No, wędzonka to jest. Jest wędzonka, ale nie jest przytłaczająca. Nie jest to jakaś silny ten. Jest fajny aromacik lekki. Wiesz co, wędzonka nie jest przytłaczająca, ponieważ no, z założenia miało być to sesyjne piwo, prawda? Założenia miało być pijalne, prawda? Nieprzytłaczające. Takie jest. I powiem Ci, że moje zdziwienie tutaj, bo barwa zapowiada raczej coś, co nie będzie się lekko piło, a lekko się pije. Jest to jest, tak. Akurat jest bardzo orzeźwiające to piwo ogólnie. Nie wiem, to był jakiś, czym żeś barwił to piwo? To jest słód jakiś palony pewnie, tak? Czekoladowy, podejrzewam. Co tutaj poszło? Generalnie jest to zestaw przygotowany na belgijskich słodach. Mhm. I nie wiem, czy tutaj czekolad nie poszedł. Miało być właśnie czekoladowe, brązowe, nie czarne. Może wydaje się, że jest czarny. Co do chmielu, no to raczej tylko goryczka. Tutaj aromatu jakiegoś znaczącego chmielu nie jest, ale podejrzewam, że to miał być, tak miało być, że tutaj ta wędzonka ma być na pierwszym planie i rzeczywiście ona jest. Tak właśnie miało być. To miało być piwo no, w belgijskim stylu, generalnie niezbyt mocno nachmielone właśnie, chmiel tylko na delikatną goryczkę. Chmiel ma nie przytłaczać tego wędzonego smaku. No moim zdaniem udane. Udane? Moim zdaniem udane. Ile leżało? Bo dla mnie już jest takie, wydaje mi się, że tu już nie ma co się więcej co układać. Piwo było. Wydaje mi się, że jest w punkt. Piwo było butelkowane 3 tygodnie temu. 3 tygodnie temu, no proszę. Czyli tak naprawdę jest dość świeże. Dość świeże, ale moim zdaniem tutaj już ona jest, już na tym etapie już jest naprawdę pijalna. Tutaj nie znajduję jakichś szczególnych wad, które musiałyby się tam rozleżeć. Piwo jest akurat, sezon grillowy nadchodzi, więc będzie się idealnie komponowało. Tak. Wiesz co, no i można parę butelek wypić, już wiem. Da radę, spokojnie. No. Czyli cel osiągnięty generalnie, tak? Cel osiągnięty. Tak naprawdę nie jest to pierwsza warka. Mhm. Zrobiliśmy kilka prób, to jest chyba warka trzecia. W każdej coś było nie tak. Troszkę za dużo karmeli się przebijało, troszkę różnych innych aromatów nie takie, jakie byśmy chcieli,
A to piwo właśnie miało być no, lekkie, słuchaj, no tak, tak się dochodzi do perfekcji, no jakby na to nie patrzył, no. W porządku. Słuchajcie, a od dzisiaj Belgian Brown Smoked wchodzi do naszej oferty już, do sprzedaży, jako zestaw surowców. I tak naprawdę od dzisiaj, myślę, przez 3 miesiące będzie w promocyjnej cenie. Tak, żebyście mogli wszyscy spróbować, jak smakuje fajne, lekkie, sesyjne piwo z wędzonym słodem. Tak, to jest odpowiedź na to, jak zrobić wędzone piwo, które nie przytłacza. Takie właśnie zapraszamy jest do naszych sklepów. No i co? Do zobaczenia. Wasze i zdrowie. Wasze zdrowie. Tak, tego mi było trzeba. Ja wiedziałem. Ja wiedziałem, że tak będzie. Kurde, naprawdę jest dobre. Fajne jest. Wstępie widzieliście, piwo zostało uważone, już właśnie to, które tutaj mam, zostało uważone, wygląda dobrze, smakuje tak jak chcieliśmy, żeby smakowało. Zatem teraz przystępuję do ważenia właśnie tego piwa. Piwo pod nazwą Belgian Brown Smoke Ale. Co my tutaj mamy? Mamy dwie torby podstawowych słodów, jasnych, opakowanie słodu czoklet. Pamiętajcie, z tym słodem czoklet od czekolady nie oznacza, że ten słód smakuje czekoladowo. To tylko ta nazwa czoklet określa kolor tego słodu. Pamiętajcie o tym, bo wielu z Was o tym nie wie. I jedno opakowanie chmielu, marynka, zatem przystępujemy do dzieła. Zalejemy zaraz wodę do kociołka Kobra. Ile potrzebujemy tej wody? Potrzebujemy 21 litrów wody i pierwsza przerwa 68 stopni. Zaczynamy. Nalewam od razu do kociołka gorącą wodę, żeby to wszystko szybciej się zagrzało. Słuchajcie, ustawienie sterownika. Mamy tak, jedną przerwę 68 stopni, 60 minut. Potem mamy przerwę 78 stopni, 10 minut i później już przechodzimy do gotowania. Pomiędzy przerwą, pomiędzy tym wygrzewem 78 stopni a gotowaniem powinniśmy jeszcze przefiltrować to młoto, które tutaj jest, więc zrobię tak, że zaprogramuję sobie trzecią przerwę pomiędzy wygrzewem a gotowaniem 10 minut w 78 stopniach. To jest to 10 minut, żeby przeprowadzić filtrację. Wiem, że filtracja młota może się nie zakończyć w 10 minut, ale będziemy mieli te 10 minut więcej, bo po tej przerwie trzeciej, 10-minutowej na filtrację muta, Kobra przełączy się do grzania, do gotowania. Czyli zanim z 78 stopni dojdzie do 100, to mam nadzieję, że muto nam się przefiltruje. Zaraz sprawdzimy to. Przerwa pierwsza.
Temperatura 68 stopni. Moc niech będzie 2000. Czas 60 minut. Już mamy. Przerwa druga. Temperatura. Tutaj mamy ten wygrzew już. 78 stopni. Moc też zmniejszymy do 2000 W. Czas. Wygrzew mamy 10 minut tutaj. Wygrzew. I teraz wrzucimy sobie przerwę trzecią. Temperaturę dajmy też 78 stopni, czyli temperaturę wygrzewu. Czas 10, no dajmy, dobra, dla bezpieczeństwa 15 minut na przefiltrowanie i wysłodzenie muta. Plus czas, który dojdzie nam, aż kocioł dojdzie do temperatury 100 stopni, prawda? Moc 2000 W. To jest trzecia przerwa, tą, którą przeznaczam jako dodatkowe minuty na filtrację muta. Przerwa czwarta, to mamy już gotowanie. Temperatura niech zostanie 102 stopnie. Czas gotowania 60 minut. Moc grzałki zostawmy 2300, dobra, 2200 W. Cztery przerwy mamy zaprogramowane, uruchamiamy kociołek. Zatem czekamy, aż osiągnie 68 stopni pierwsza przerwa i wsypiemy słód. 68 stopni osiągnięte, zatem przystąpimy do wsypania słodów podstawowych. Zapach wędzonki jest bardzo wyraźnie wyczuwalny. Dobra, nadszedł czas, by dosypać słód cienny na ostatnie 10 minut zacierania w 68 stopniach. Więc przystąpmy do dzieła. Najpierw zamkniemy dopływ brzeczki. Dobra. Zamkniemy zaworkiem. Pompa cały czas pompuje, ale mięsza brzeczkę ponad dnem. Górny kranik zamknęliśmy. Niech zleci wszystko. Okay. Teraz należy wyjąć górne sito. Nie musimy go całego wyjmować, może być tak. I dosypujemy słody ciemne, słód ciemny. Bo to jest Castle Malting Chocolate na ostatnie 10 minut. Puszczamy się.
wolniutko. Niech sobie leci. Sód ciemny został dosypany na ostatnie 10 minut zacierania w 68 stopniach. Generalnie został dosypany na kolor tylko i wyłącznie. Teraz jak zakończy się krok pierwszy w 68 stopniach, kocioł kobra automatycznie przełączy się do wykonywania drugiego kroku, to jest wygrzew w 78 stopniach. Ile tam ustawiliśmy? 10 minut w 78 stopniach. Dobra, wygrzew się zakończył. Teraz kociołek za 8 sekund przełączy się na krok trzeci. To jest ten krok, który ustawiłem jako czas niezbędny na filtrację młota. Zobaczymy, czy te minuty, które ustawiłem, wystarczą nam. 15 minut ustawiłem. Więc tak, zamykamy dopływ brzeczki górny. I zaczniemy filtrację. Dobra, gotowanie się rozpoczęło, czyli ostatni krok, czwarty, więc tak, pozbędziemy się piany. Spryskiwacz z zimną wodą bardzo dobrze sobie z tym radzi. Zamiast mięszać cały czas łyżką, to po prostu można spryskać powierzchnię brzeczki zimną wodą. Dobra. Na 60 minut idzie 25 gram chmielu marynka. Czas gotowania 60 minut. Dobra, koniec gotowania za 5 minut. Więc od razu po gotowaniu przystępujemy do chłodzenia brzeczki, ale na te ostatnie 5 minut wrzucamy, to jest bardzo dobry nawyk, wrzucamy chłodnicę do kociołka, aby ta chłodnica się trochę pogotowała. No, sprawi to, że się zdezynfekuje nam, prawda, w gotującej się brzeczce. Więc 5 minut gotowania z chłodnicą. Trzydzieści cztery sekundy do końca. Dobra, słuchajcie,
rzeczka się już chłodzi, teraz ma 30 stopni i chłodzę ją do 22-25 stopni. Jak wiecie, zestawy surowców piwowarskich nie zawierają drożdży. Drożdże trzeba dokupić oddzielnie. Do tego piwa wybrałem drożdże mangrowe Jack Belgian Abbey. Tradycyjnie na pierwsze dni burzliwej fermentacji nie dociskamy pokrywy. Siedem dni burzliwej fermentacji minęło. Czas, aby zlać nasze piwo z nadosadu do czystego fermentora. No i nie wiem, czy Wam wspominałem na początku. Piwo pójdzie do lagerowania na 2 tygodnie. Więc musimy zebrać gęstwę drożdżową, aby przed butelkowaniem taką łyżeczkę gęstwy dodać. Lagerowanie w lodówce będzie w 5 stopniach, więc może tam być zbyt mało drożdży, aby nastąpiła refermentacja w butelce. Zatem zlejemy piwo z nadosadu, zbierzemy gęstwę, od razu ją przemyjemy. Mam tutaj przygotowany słoik zdezynfekowany na czystą gęstwę. Tutaj mam ostudzoną, przegotowaną wodę w zdezynfekowanym słoiku, więc pobiorę gęstwę, od razu ją przemyję i zleję do słoika. Zatem startujemy. Fermentor, rurka. Zaczynamy od zlewania. Generalnie gęstwę najlepiej zbierać z piany. W przypadku drożdży ale'owych to właśnie w pianie podczas burzliwej fermentacji w drugim lub w trzecim dniu te drożdże są najlepsze, aby je zebrać. Ja niestety przegapiłem ten moment. Święta, Wielkanoc, wiecie, w ogóle zapomniałem o piwie, więc przegapiłem ten najlepszy moment zbierania drożdży. Więc dzisiaj po prostu będę to musiał zrobić, pobierając drożdże z dna fermentora. Pobierając drożdże z dna, no trzeba pamiętać o tym, że nie wolno pobierać tego całego szlamu, w cudzysłowie mówiąc, ponieważ to, co jest na dnie, na samym dole, to są tak naprawdę śmieci, martwe komórki, resztki chmielu, resztki słodu, który mógł się przedostać. Więc pobierając gęstwę, robimy to łyżką bardzo delikatnie, nie pociągając o dno fermentora. Ja te drożdże pobiorę, od razu przemyję w przygotowanej, ostudzonej wodzie. Przeleję drożdże do świeżego, zdezynfekowanego słoika i pójdą do lodówki na jakieś 3-4 tygodnie do czasu, aż to piwo będzie butelkowane. Piwo zlane, zajmijmy się teraz zebraniem gęstwy. Gęstwa jest w tym fermentorze. Tutaj jest czysty słoik na gęstwę już przepłukaną.
Tutaj mam słoik zdezynfekowany z przegotowaną wodą, która jest już ostudzona do temperatury pokojowej, czyli takiej temperatury, jaką mam w kuchni. Ze względu na to, że pobieram gęstwę z dna, która jest bardzo zabrudzona, że tak powiem, to odleję tak połowę tego słoika wody, bo będzie nam potrzebna tylko połówka. Słoik się zawekował. O. Dobra, słoik się zawekował. Dobrze jest. Odlewamy tak połowę. Dobra, tyle wody nam starczy. Stawiamy. Łyżeczka wcześniej zdezynfekowana. I zaczynamy pobieranie gęstwy. Dobra, pamiętajcie, nie od dna. Nie zawsze się udaje tak pobierać nie od dna, ale przynajmniej trzeba się starać. Trochę nam wszystko spłynęło, ale powinno się udać. Dobra, teraz całość intensywnie mieszamy. Zakręcamy i odstawiamy na jakieś 15 minut. Dobra, 15 minut minęło. Otworzyła się już solidna, gruba warstwa na dnie tych tak zwanych śmieci. No, przyszedł czas, aby przelać już wszystko to, co jest tutaj w toni, do zdezynfekowanego słoika. Słoik powędruje do lodówki i będzie czekał na swoją chwilę. Przelewamy tylko to, co jest w toni, bez osadów na dnie. Oddzieliła się naprawdę solidna warstwa mułu. Tak przygotowane drożdże, gęstwa ląduje teraz do lodówki i będzie czekała na swoją chwilę. Minęło właśnie 10 dni cichej fermentacji. Piwo już dofermentowało do końca. Możemy je sobie spróbować. Ma już, zaczyna mieć taki głęboki, fajny brązowy kolor. Wędzoneczka bardzo wyraźna. Wędzonka bardzo wyraźna, natomiast piwo jest bardzo pijalne, naprawdę. Bardzo pijalne, grillowe, bardzo fajne. Przyszedł czas, aby je wstawić na 2 tygodnie lagerowania do lodówki. Tak jak mówiłem, przeczyścimy tylko kranik. I wstawimy je teraz do lodówki. Dobra, jak widzicie, gęstwa już tutaj też jest. Czeka. Dobra, weźmy. Może nie pęknie półka. Dobra,
Jak widzicie, tu mamy tą gęstwę, z której pobierzemy jedną łyżeczkę z tego jasnego osadu drożdżowego. Te jasne części to są drożdże, na których nam zależy. I właśnie z tych jasnych drożdży weźmiemy łyżeczkę i dodamy do naszego piwa przed butelkowaniem. A teraz 2 tygodnie lagerowania w lodówce. Minęły, więc przyszedł czas, aby nasze piwo wyjąć z lodówki, zlać na dosadu, dodać drożdży i zabutelkować. Więc przystępujemy do dzieła. Najpierw trzeba zdezynfekować butelki. Zatem tak, fermentor do zlania wymyty, zdezynfekowany, butelki wymyte, zdezynfekowane, rurka do zlewania zdezynfekowana, kapsle się tutaj dezynfekują, łyżka do pobrania gęstwy zdezynfekowana. Dobra, wyjmiemy najpierw gęstwę. O, tutaj mamy gęstwę. Zdezynfekujemy już trochę ten słoik, niech on już sobie postoi. Dobra. I wyjmiemy piwo. Zaczniemy od zlania piwa do czystego fermentora. Pachnie naprawdę dobrze. Otrzymaliśmy 23 litry piwa, czyli przygotowałem sobie 160 g glukozy na refermentację. Teraz ją dodam. Najpierw dodam glukozę. Potem łyżkę gęstwy drożdżowej i zaczynamy butelkować. Zatem glukoza. I teraz sprawdzimy, co tam z naszą gęstwą. Najpierw musimy posmakować i sprawdzić, czy gęstwa się dobrze przechowała. Jeżeli się źle przechowała, trzeba będzie użyć suchych drożdży. Zlejemy wszystko. Resztę zleję do zlewu. Została nam zbita gęstwa. Dobra, musimy tego spróbować.
powinno pachnieć ładnie. Powinno pachnieć drożdżowo, powinno pachnieć piwem i tak samo dobrze powinno smakować. Bardzo wytrawny smak, piwny, wytrawny smak, więc mam pewność, że gęstwa przechowała się dobrze. Zaraz będziemy ją dodawać. Bardzo czysty smak. Ok. Zatem idzie jedna łyżeczka gęstwy. Staramy się wybrać tylko te jasne drożdże. Nie za głęboko. Zaraz Wam pokażę. Generalnie tak to wygląda. Nie jest to prosta sprawa. O. Myślę, że taką łyżeczkę dodam i to wystarczy. Teraz bierzemy mięszadełko, oczywiście zdezynfekowane. Wszystko należy dokładnie przemięszać. Dobra. I możemy przystąpić do butelkowania. Zawodny zaworek do zlewania piwa. Dobra, nie będę Was zamęczał tutaj. Jak wiecie, piwo się udało. Nie będę Wam pokazywał, jak się butelkuje, bo przecież dobrze wiecie. Widzieliście, że piwo się udało. Dzięki za uwagę i zachęcam do oglądania kolejnych naszych filmów. Na razie.